Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. W dniu 8 grudnia obchodzimy święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Właśnie w tym dniu, o godzinie 12, rozpoczyna się Godzina Łaski. Matka Boża, objawiając się w święto niepokalanego poczęcia 8 grudnia 1947 roku, powiedziała pielęgniarce Pierinie Gili w Montichiari we Włoszech: życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan mój boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. Pójdźmy za życzeniem Maryi i spotkajmy się 8 grudnia o godzinie 12 w godzinie łaski i upraszajmy łaski dla świata. 8 grudnia, święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Posłuchaj, co o tym święcie mówił święty Jan Paweł II, papież. Niepokalane poczęcie. W refleksji doktrynalnej Kościoła na Wschodzie wyrażenie pełna łaski, jak wyjaśniliśmy to w poprzednich katechezach, było interpretowane już od VI wieku jako wyznacznik świętości, którą została napełniona Maryja w całej swojej egzystencji. Daje ona w ten sposób początek nowemu stworzeniu. Tradycja i magisterium, obok Łukaszowego opowiadania o zwiastowaniu, wskazywały, że w tak zwanej protoewangelii znajdujemy pisane źródła prawdy o niepokalanym poczęciu Maryi. Tekst ten, wychodząc ze starożytnej wersji łacińskiej „ona zmiażdży ci głowę”, inspirował liczne przedstawienia niepokalanej, która miażdży węża swoimi stopami. Mieliśmy już okazję wspomnieć poprzednio, że ta wersja nie koresponduje z tekstem hebrajskim, w którym nie niewiasta, lecz jej ród, jej potomek zdepcze głowę węża. Tekst ten przypisuje zatem nie Maryi, lecz jej synowi zwycięstwo nad szatanem. Ponieważ koncepcja biblijna wskazuje na najgłębszą solidarność między rodzicielką a jej potomstwem, zatem przedstawienie niepokalanej, która depcze węża nie własną mocą, lecz mocą łaski syna, jest zgodne z sensem oryginalnym tekstu. W tym samym tekście biblijnym zostaje ogłoszona nieprzyjaźń pomiędzy niewiastą a jej potomstwem z jednej strony, a między wężem a jego potomstwem z drugiej. Mowa tu o wrogości ustanowionej bezpośrednio przez Boga, która nabiera szczególnego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę osobistą świętość dziewicy. Żeby zostać nieprzejednanym wrogiem węża jego potomstwa, Maryja musiała być absolutnie wolna od panowania grzechu i to już od pierwszej chwili swego życia.
Argumentację tej tezy znajdujemy w encyklice Fulgens Corona, ogłoszonej przez papieża Piusa XII w 1953 roku dla uczczenia setnej rocznicy definicji dogmatu o niepokalanym poczęciu. Gdyby w pewnym momencie błogosławiona dziewica Maryja została pozbawiona łaski Bożej, bo jej poczęcie byłoby dotknięte przez dziedziczną plamę grzechu, między nią a wężem nie byłoby, przynajmniej w tym okresie nawet względnie krótkim, tej odwiecznej nieprzyjaźni, o której mówi się już od zarania tradycji, aż do uroczystego zdefiniowania dogmatu o niepokalanym poczęciu, lecz relacja pewnej zależności. Absolutna wrogość ustanowiona przez Boga między niewiastą a szatanem zakłada zatem niepokalane poczęcie Maryi, czyli całkowitą wolność od grzechu już od początku życia. Syn Maryi odniósł ostateczne zwycięstwo nad szatanem i sprawił, że jego matka mogła korzystać z jego owoców z wyprzedzeniem. Była bowiem zachowana od grzechu. Następnie syn udzielił jej mocy przeciwstawienia się szatanowi, realizując w ten sposób w tajemnicy niepokalanego poczęcia najważniejszy owoc swego dzieła odkupieńczego. Określenie pełna łaski oraz protoewangelia, zwracając naszą uwagę na szczególną świętość Maryi i jej całkowite uchronienie przed wpływem szatana, pomagają odkryć w niepowtarzalnym przywileju udzielonym Maryi przez Pana początek nowego porządku, który jest owocem przyjaźni z Bogiem i w konsekwencji zakłada głęboką nieprzyjaźń między wężem a ludźmi. Jako świadectwo biblijne potwierdzające niepokalane poczęcie Maryi, cytuje się również 12 rozdział Apokalipsy, w którym jest mowa o niewieście obleczonej w słońce. Współcześni egzegeci zgodnie dopatrują się w tej niewieście wspólnoty ludu Bożego, która rodzi się w bólu zmartwychwstałego Mesjasza. Oprócz interpretacji zbiorowej, tekst ten sugeruje również interpretację indywidualną, stwierdzając: i porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Zakłada się w ten sposób, przez nawiązanie do kwestii porodu, pewną identyfikację niewiasty obleczonej w słońce z Maryją, niewiastą, która wydała na świat Mesjasza. Niewiasta wspólnota opisana jest bowiem na podobieństwo niewiasty Matki Jezusa. Przedstawiona jako matka niewiasta jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. Słowa te nawiązują do Matki Jezusa stojącej pod krzyżem, gdzie Maryja uczestniczyła z duszą przenikniętą mieczem w męce rodzenia się wspólnoty uczniów. Pomimo cierpień jest ona obleczona w słońce, czyli nosi w sobie odbicie Bożej chwały i stanowi wielki znak oblubieńczej relacji Boga ze swoim ludem. Obrazy te, mimo że nie wskazują bezpośrednio na przywilej niepokalanego poczęcia, mogą być interpretowane jako wyraz miłości i troski Ojca, który otoczył Maryję łaską Chrystusową i blaskiem Ducha Świętego. Apokalipsa zachęca w końcu, ażeby uznać szczególnie wymiar eklezjalny osobowości Maryi,
Niewiasta obleczona w słońce reprezentuje świętość Kościoła, która realizuje się w sposób pełny w Najświętszej Dziewicy, na mocy szczególnej łaski. Stwierdzeniom biblijnym, do których odwołuje się tradycja i magisterium dla pogłębienia doktryny o niepokalanym poczęciu, wydają się sprzeciwiać teksty biblijne mówiące o powszechności grzechu. Stary Testament mówi, że piętno grzechu dotyka każdego narodzonego z niewiasty. Porównaj Psalm 51, werset 7 i Księgę Hioba, rozdział 14, werset 2. W Nowym Testamencie święty Paweł oświadcza, że w konsekwencji grzechu Adama wszyscy zgrzeszyli oraz że przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający. Porównaj z listu do Rzymian, rozdział 5, werset 12 i 18. Zatem, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, grzech pierworodny dotyka natury ludzkiej, która znajduje się przez to w stanie upadku. Grzech jest zatem przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej, pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Święty Paweł dopuszcza jeden wyjątek od tego powszechnego prawa. Chrystus, ten, który nie znał grzechu, mógł sprawić, że obficie rozlała się łaska tam, gdzie wzmógł się grzech. Stwierdzenia te niekoniecznie prowadzą do konkluzji, że Maryja dzieli los grzesznej ludzkości. Paralelizm między Adamem a Chrystusem wprowadzony przez świętego Pawła został uzupełniony przez paralelizm pomiędzy Ewą a Maryją. Rola niewiasty, tak doniosła w dramacie grzechu, jest istotna również w odkupieniu ludzkości. Święty Ireneusz przedstawia Maryję jako nową Ewę, która swoją wiarą i posłuszeństwem odmieniła niewiarę i nieposłuszeństwo Ewy. Taka rola w ekonomii zbawienia wymaga wolności od grzechu. Wypadało, ażeby podobnie jak Chrystus, nowy Adam, również Maryja, nowa Ewa, nie zaznała grzechu i była w ten sposób bardziej przygotowaną do współpracy w odkupieniu. Grzech, który jak rwąca rzeka rujnuje ludzkość, zatrzymuje się w obliczu Odkupiciela i jego wiernej współpracownicy. Istnieje jednak istotna różnica. Chrystus jest cały święty na mocy łaski, która w jego ludzkiej naturze pochodzi od osoby boskiej. Maryja jest cała święta na mocy łaski otrzymanej przez zasługi Zbawiciela.